Onera. Ten zaledwie trzeci poziom, ale jakby rozważał zanurkowanie na bocie. Ruf ma o punktu zdrowia, Wilde Scout już bez potek, mimo tego, że pełnia HP. No ale to jest potęga Lulu z Jinx. O tym mówiłem wcześniej, że to jest alejka, która nie odpuszcza. Co więcej, Xeoner bardzo mocno wyzonuje tutaj rywali. Dostanie tarczę od Marlona, pojedzie głębiej. Ten flash może niepotrzebny, ale finalnie to fala, której nie dostanie Forsaken. To także Plate, to także teleportacja od Domasa. Jednakże nadchodzi Onatis, Wilde Scout flashuje, nie trafia Playa. Dwa flashy spalone, Xeoner łapie Frisblada. Co tu się dzieje? Oj, 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 powtórka z rozrywki. Co to było? Nie no, co jest? Dla na przykład ludzi, którzy kończą liceum, idą na studia, samodzielność i potem parówki w czajniku, wiesz o co chodzi? Mm-hmm. Harpun więzienie Weakside'u w zeszłym sezonie, to teraz może ta potęga Strongside'u, ale w międzyczasie Sherów wzięty tutaj w widły. Team SK Gaming wchodzi w niego bardzo mocno, ale on znajduje jedną odpowiedź. No i to chyba całkiem niezła sytuacja tak czy owak dla Forsaken. Ajajaj. I wiesz co jest najgorsze? Bo jeszcze widzę go na Hekarimie, widzę go na Dianie, mówię, nie grał tym za dużo, to nie jest jego strefa komfortu, ale bierze Xena i takie rzeczy się dzieją. Ale o tym za chwilkę, bo spójrz na to, Harpun mocno zaatakowany, ale łapie już reset. Ruf w tarapatach, dopiero w tym momencie pojawia nam się Domas i to będzie martwa plus double kill dla Harpuna. On jedzie dalej, Domas oczywiście finalnie go poskromi, ale Team SK Gaming, tak jak botlane'em w dotychczasowych trzech zwycięstwach żyła, tak tym bardziej. Harpun ma fantastyczny sezon i nie można tego przespać. Tak jak on sam, okej. Okay. Może za chwilkę o tym. Hesero z flashem, żeby zablokować hookshot, ale nie wiem, czy będzie w stanie tutaj Kamil dorwać. Finalnie to było ambitne. No nie mów mi, że Sheru z tego upadnie, to by było przykre. Nie, on możliwe, że nawet tutaj zgarnie eliminację, bo na topie pojawia się Domas. Więc Hesherowie, muszę iść do końca. No i koniec go spotkał. Dziwna walka. Wróćmy do Harpuna, wiesz? Wróćmy do Harpuna. Bo wiem, że on sam na pewno trochę narzeka na to, że... Okej, okay, znowu nam nie dadzą, wiesz? Nie lubią Franka. O, jak Xeoner w tarapatach ma oczywiście ultimate, to powinno kupić mu co najmniej chwilkę. Chodzi głęboko w Rufa i to jest nie najgorszy pomysł, bo daje eliminację wraz z red buffem. A oczywiście tutaj dla Xeonera Harpun nieźle pomógł. Ten zap pozwolił dobić Rufa. Właśnie, pomni wam, będzie faktycznie ważnym elementem. W sumie dosyć ciekawe, bo tak jak widzę sensy Riftmakera, kiedy mamy postacie takie jak chociażby Seth, czy Xin Zhao, czy nawet Talulu, to wtedy okej, okay. Ale zobaczmy, co teraz dzieje się na mapie, na dywagację, czas będzie później, bo Harpun zostaje wyłapany i strzela, Franek strzela i pozostaje przy życiu! Jakim cudem nie został zgarnięty! Nie dość, że łapie fragi, to jeszcze aż trzy! No i to jest właśnie potęga Jinx wraz z jedynek. Szuka tutaj flanki Doma z Harpu, będzie musiał uważać, podbija go Nashor, to było potencjalnie groźne. Marlon w tarapatach, ale upada w międzyczasie Wilde Scout, niezły ultimate od Afeliosa. Jednakże to nie zmienia faktu, że Jinx jest w pięknej pozycji. Ultimate od Hesero, rakieta! Znajdują tutaj mnóstwo obrażeń i Harpu po prostu się rozpędza. Triple kill dla niego, zrób z tego kwadrę, jeżeli uda mu się tutaj dorwać Domasa. A to prawie się wydarzy, ten zap nie był idealny. Nie zmienia to jednak faktu, Team SK Gaming masakruje Forsaken. I nie bez powodu Harpun, wchodząc w ten sezon, zmienił swój nickname napisany caps lockiem, bo jakże on sam te gry kerował. No i niesamowity trud włożony przez tego zawodnika we własny rozwój zaowocował tym, że teraz oglądamy takie obrazki, jak właśnie w tym spotkaniu. Świetny duet z Harpunem i naprawdę przyjemnie patrzy się na wzrost tego chłopaka. Spójrz na to. Pogonie ze strony Forsaken następuje. Sheru gdzieś tam będzie flankował. Pamiętajmy, Harpun ma mało punktów zdrowia. Marlon ma flasha. Czy jest w stanie uratować swojego strzelca w jakiś sposób? Bo tutaj zdecydowanie będzie trzeba dobrze rozpoznać sytuację. Harpun, niezły zegar. To pozwoli mu przeżyć. To pozwoli mu złapać reset. Pojawia się też ultimate od Lulu i zobacz, jak to pięknie gra. Jak to chodzi, Piotruś. Team SK Gaming, nawet będąc postawionymi pod ścianą przy tej pogoni, bo mieli tak mało punktów zdrowia, wychodzą z tego nieobronną, a zwycięską ręką. Tylko formalność, tak samo jak i Nexus, Team SK Gaming zrówna się z Ago Rogue na szczycie tabeli 4-0. Pewne rzeczy w Ultralidze się po prostu nie zmieniają i żadne czapki, żadne...